Miałem dorzucić, tak i miałem przemyślenia. Halo tu ziemia, ale kurwa co tu robisz? Jak nie rymować, no to może składać puzzle. Ale tak szczerze to jest kurwa mega nudne. Dykcja nie taka jak było to zjebane. Lewo gadam, a gdzie to śpiewanie? Nagle ogarnienie? Chuj, może tak spróbuję. Rzucam pierwszy wers i od razu kasuję. Nie, to nie to, więc lepiej to zostawię. Trudno był wypadek, więc koniec tej muzyki. I nagle triki, kurwa, może tak. Nie, to nie to, flow się nie nadaje. Życiowe przerabianie, kurwa, dawaj te puzzle. Mikrofon sprzedaję, napisałem do ziomeczka. Dzięki za współpracę, ale koniec moich miksów. Poddaję się, nie chcę więcej nagrywać. Ziomek mówi, co ty, ej, be się nie podawaj. Teraz inaczej, ale robisz to, co kochasz. Okej, stary, jeszcze się zastanowię. Jechał mój kolega, mówi, że jest dzięki muzie. A ten twój ostatni tekst rozrywony czyste. Wielki szacun za to, że dalej tworzysz. Piszą na necie, że daje siłę. Robisz to, co kochasz, mimo że jest to trudne. Jest to trudne. To nie jest nudne i zacząłem znowu myśleć. Ej, dzieko, a może tak? Już jebać tą dykcję, stawiam bardziej na przekaz. Jest taki hip-hop od człowieka do człowieka. Od człowieka do człowieka. Raz, raz. I nagle pisze chłopak deku koncert peja. Może byś chciał wystąpić jako gość specjalny. Dobiło mnie do tarczy, ale jak? I szach i mat deku jak w twoim tekście. Nic się nie masz, tylko powiedz czy byś chciał. Kurwa, no ja sobie zgadzam się w tej chwili. Trochę trenowałem, kurwa, mówię to nie wyjdzie. Wjechałem tam z ludźmi, wszystko pogadane. Dziękuję jeszcze ci i zaraz ty wychodzisz. Myślę jak wychodzisz, przecież jeżdżę na wózku. Chłopaki wnieśli mnie na scenę, dali majka. A reszta to już bajka. A reszta to już bajka. Ale to już